Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcineczku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj co? Dzisiaj po raz kolejny będziemy roznosić prezenciory dla wieśniaków, także mam wielką nadzieję, że nam się to uda jakoś fajnie zrobić. Dodatkowo w następnym odcinku widzę, że czarodziej będzie miał urodziny, także myślę, że sobie ogarniemy. Sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja. Jutro pada śnieg, a dzisiaj duchy są w dobrym humorze, więc może odwiedzimy też kopalnię, jeżeli się ze wszystkim ogarniemy, ale to swoją drogą. Dobra, zobaczmy, co tutaj dostaliśmy. Aha, dobra, Beautiful Flower Bucket, tylko że to już zrobiliśmy, dlatego że kupiliśmy go od razu dla Lee, a więc będziemy mogli z nią dalej kontynuować serducha i w momencie, kiedy będzie wiosną padać, będziemy mogli się z nią w końcu hajtnąć. Teraz tak, musimy, słuchajcie, wnieść... A, właśnie, ktoś mi tam z was też napisał, nie pamiętam kto i wybaczcie, w ogóle sorry, że nie było wczoraj odcinka, ale niestety nie wyrobiłem się totalnie. O, Vegetable Stew, dostaliśmy jakieś nowe receptury, że Alexowi można dawać jajka i mleko chyba, albo jajka i majonez. Wiecie co, poczekajcie, ja na wszelki wypadek sobie to sprawdzę, ten komentarz, i przy okazji wam powiem od kogo, bo żeby się nie pomylić i nie walnąć w topy, że dały mu co innego. Ale to jest też kwestia tego, że to są te takie prezenty zwykłe, więc w sumie faktycznie możemy mu też to dać. Dobra, czekajcie, odpalę sobie swój film. Już sprawdzimy. Noki widzę. Wojtek, jeśli chodzi o Alexa, musisz mu dawać z tego, co to on kocha, ale lubi wszystkie rodzaje jajek, poza Wojtek. Jeśli chcesz dawać jajek, możesz też podarować mu Universal Likes. Aha, czyli on lubi jajka, dobra, to możemy mu dawać jajka, dobra, to nie jest jakiś tam duży problem. Także myślę, że się to zrobi. Dodatkowo, jak też widzicie, mamy 7 sztabek Iridium, także to też nam tutaj całkiem fajnie się wszystko ogarnie. Chyba nawet jeszcze się przetapia, czy to złoto, już nawet nie pamiętam, co ja tam miałem. Dobra, ale zanim tutaj wszystko sobie ogarniemy i do wszystkiego dojdziemy, pozbierajmy sobie te rzeczy zimowe. I wiecie co? Tak mi się wydaje, że bardzo możliwe, że dzisiaj zasiejemy sobie po raz ostatni to wszystko. Chociaż w sumie może nie do końca, bo... Chociaż nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. W każdym razie, na wiosnę, słuchajcie, na pewno planuję zrobić tak, żeby było bardzo dużo taperów na drzewach. Z tej przyczyny, że no, chciałbym jednak troszeczkę więcej zrobić tych wszystkich, wiecie, tam rzeczy do tego, nie? Więc aha, tylko jedne mi wyszły. No dobra, to czekajcie, zasadzimy sobie to od razu. I myślę też, że może, wiecie co, wezmę te wszystkie rzeczy zimowe, tak na dobrą sprawę, które mamy tak po prostu w tym, i wiecie, zrobimy jak najwięcej nasion, żeby to wszystko powyrastało. Także myślę, że możemy sobie to jakoś ładnie ogarnąć. Dobra, wezmę, tylko teraz w sumie się zastanawiam, czy, wiecie co, poczekajcie, może tak, złote zostawmy, bo te złote to tak średnio, w razie czego się je sprzeda, ale widzę, że krystal frutów będzie mało, bo mamy 10 krokusów, tu mamy 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. To też sobie tutaj odłożymy i weźmiemy tak 10 sztuk tego, 10 sztuk tego. Słuchajcie, w ogóle mamy tego naprawdę dużo, więc będzie, myślę, że spoko. Dobra, ile nam nasion wyjdzie? Wyszło nam, słuchajcie, 100 nasion. Ja te 100 nasion oczywiście zasieję. Tylko że będziemy musieli jeszcze ogarnąć motyw ze sprinklerami, do czego zaraz dojdziemy. Kawę oczywiście zniżuję całą i teraz kwestia sprinklerów. Kurczę, trochę się chyba, wiecie co, z motyką na słońce z tym ogarnąłem, ale mamy 5 sprinklerów takich, to będzie za mało. Dobra, i tak planuję zrobić sprinklery i tak, więc zróbmy ich może z 6. Teoretycznie to powinno wystarczyć, bo będziemy mieli ich 11. Plus jeszcze mamy jakieś tam na polu, więc w sumie może być ok. No dobra, ale to się tym zaraz zajmiemy. Tylko czekajcie, jeszcze tutaj musimy wyczyścić kilka pól i posadzić z od razu nasiona. Aha, tu tylko 2 są, ok. Słuchajcie, tutaj nie będę sadzić już więcej nic, bo widzę, że to mi tylko niestety zawadza i przeszkadza tak bardzo. Jak tam nasze ten... dobra, widzę, że na razie się łapie całkiem fajnie tu wszystko. I momento. Dzień dobry. Co mi dacie tym razem? Iridium? Cooper Ore. Bywało lepiej. Ale dobra, czekajcie, tą część pola ogarniemy sobie pięknie. Aż 100 nasion, to jest bardzo, bardzo dużo, kurde. 3 i 3. I ciśniemy dalej.
Chociaż nie, to wychodzi więcej. No ale dobra, to tyle, ile nam się tutaj uda zrobić, to zrobimy. Także to tam nie jest jakiś duży problem. Zastanawiam się, słuchajcie, tylko kurczę nad tą legendarną rybą, bo tak na dobrą sprawę nie zostało nam zbyt dużo czasu do tego, żeby to ewentualnie wyłowić i poogarniać. Ale zobaczymy. Dobra, to idzie tak. Jedno idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu i idzie tu. I tutaj tego nie posadzimy. Wiecie, tutaj w tym wypadku, jeżeli mam aż tak dużo tych nasion, to kurczę, obawiam się, że mi chyba, wiecie co, sprinklerów to mi tak średnio wystarczy. Myślałem, że się ogarnie, ale już widzę, że niestety nie. To będzie tu sprinkler, tu sprinkler, tu sprinkler i mamy jeszcze dwa dodatkowe, więc to będzie tu i tu. 49. No nie wiem, czy to nam jakoś pyknie. Szczerze powiedziawszy. A tu nie zasiejemy, ale dobra, to nie ma przeszkody, bo tu i tak nam to pyknie ładnie. Dobra, tutaj dwa razy, świetnie. Dobra, słuchajcie, 49. Może wiecie co, nie zasieje to wszystko oczywiście, to co mamy tutaj teraz, tak? Bo to nie jest tak, ale myślę, że wiecie co, zostawię jeszcze sobie troszeczkę tych nasion. W razie gdyby coś nam wyrosło, bo na pewno nam wyrośnie. Dobra, zostało nam 9, więc tak na dobrą sprawę na jeden ten, ale tutaj średnio i tak już mam co tutaj widzę, to mi w ogóle nie wyrośnie. Dobra, to na razie sobie to wszystko tutaj darujmy, idźmy ogarnąć zwierzęta. No i jeszcze dzisiaj musimy kurczę poroznosić dla wieśniaków. Dzień dobry. Całe szczęście, że nie muszę was już karmić, tak wiecie, wiecie, wiecie. A, mieliśmy pójść do marni, kupić owce i świnie. To zaraz będziemy musieli to ogarnąć. Halo, halo. Dobra, mamy, słuchajcie, mleko. Jajka też na pewno będziemy mieli, także tutaj nie ma większego problemu. No i kurczę, to drewno by wypadało ogarnąć. Holender. Dobra, tu jest, widzę, jeszcze jakieś schowane, tu żadnego nie ma, tutaj wszystkie polejkowane, pięknie, 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 tylko jeszcze trzeba im oczywiście dać żarcie, bo niestety tutaj z automatu nie mamy, ale wiecie co, przejdziemy się może dzisiaj, czekajcie, jest Matthew, dzisiaj jest wtorek, w sumie mamy trochę więcej czasu, więc wiecie co, ja się po prostu przejdę po okolicy i zobaczę, czy mamy gdzieś jakieś drewno. Tak myślę, że będzie najlepiej, a ewentualne rzeczy dla wieśniaków to sobie zrobimy w następnym odcinku. Damy tylko jeszcze ewentualnie Aleksowi te jajka. Wiecie, czemu to chcę tak zrobić? Bo w sumie i tak będzie musieli iść do czarodzieja, dać mu prezent na urodziny, więc będzie, myślę, że całkiem spoko. Aha, marni oczywiście znowu nie ma, więc nic od niej nie kupimy. Po prostu świetnie. I wiecie co? Odwiedzimy sobie też las zakazany dzisiaj. Bo w sumie... Hardwooda ostatnio troszeczkę ogarnąłem. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, widzę, że robaków jest sporo. Nie będę się nimi totalnie przejmował i totalnie z nimi tutaj zabawiał i tak dalej. Poogarniajmy tylko to, co jest nam potrzebne. Szkoda, że hardwooda nie da się zamienić na przykład na zwykłe drewno. Wiecie, na przykład kilka części hardwooda po zniszczeniu, powiedzmy, się przerabiają na... Wiecie, na jakieś zwykłe podstawowe drewno, no ale niestety to tak nie działa. Czy tu wyjdę? Nie, nie wyjdę. No dobra, także tutaj wszystko mamy ładnie zrobione, więc nie ma problemu. No i jeszcze kwestia, czy tutaj jakieś drzewo nam wyrosło, chociaż nie wydaje mi się. Niestety nie pamiętam też, ile my tego drewna tak w 100% potrzebowaliśmy, bo z tego, co się orientuję, to zebrać chyba nie zebraliśmy wszystkiego. Do tego jestem praktycznie w 100% pewny. Ile nam jeszcze zostało? Aha, właśnie się kawa skończyła. Dobra, łykniemy sobie następną. Na szczęście, słuchajcie, kawy mamy sporo i ona też jest taka, wiecie, fajna właśnie, żeby szybciej troszeczkę popodróżować tutaj po mapie. Kurde, no drewno potrzebuje, no wiecie, tak na dobrą sprawę drewno, z tego co też wiem, można kupić bez problemu u Robin, ale nie będę też za bardzo tutaj tego ogarniać, bo szkoda pieniędzy tak na dobrą sprawę, a i tak musimy mieć troszeczkę na zimę, znaczy na wiosnę. No i dupa, nie ma nic.
Nie ma dzisiaj nic. Tak bardzo no sense. Chociaż teoretycznie mógłbym jeszcze to poniszczyć, tylko że tu i tak, słuchajcie, dostajemy po jednym drewienku, więc to tak dupy nie urywa. Ale i tak jest, słuchajcie, trzecia po południu, więc nie będziemy już raczej dzisiaj roznosić prezenciorów. Sobie po prostu może pochodzimy. Chociaż mógłbym pójść do Robin, ale nie, bo i tak nie mamy. O, czekajcie, bo tu mamy to. Jeszcze przy okazji wyjmę sobie jajko dla Alexa. Iridium. Diamond! Shine bright like a diamond. Dobra, widzę, że też nam się tutaj całkiem spoko. O, czekajcie, mamy Nautilus Shella. To sobie też pozbierajmy te rzeczy tutaj i myślę, że też sobie pokopiemy. Widzę, że te zimowe nam bardzo, bardzo często tutaj padają, kurczę. Jak tam nasze ten? Mam jakiegoś kraba? Niestety nie mam kraba, ale bajty zabiorę. Drewno też zabiorę, kamień myślę, że też sobie zabierzemy. Szkoda, że niestety nie mam żadnych lobsterów i innych rzeczy, ale nie jestem też w 100% pewny, czy one aby na pewno nam wypadają zimą. To tego sobie łapska nie dam uciąć. I słuchajcie, jutro też, myślę, że w następnym odcinku przyjdziemy tutaj i ja muszę zobaczyć, czy jest ten koleś od pierścionka. Znaczy od tego talizmanu, czy tam amuletu, jak zwał, tak zwał. Bo jestem w sumie ciekaw, czy on się zimą też pojawia. Ale niestety... bo ja nie mam miejsca. No dzień dobry. Czyli tu już nic więcej nie popodnoszę, tak na dobrą sprawę. Świetnie. Glass shardów się pozbędziemy, o koral droższy. Dobra. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć, tylko kurczę, wyleciało mi z głowy, jak to zwykle mi niestety. Gdzie jest Alex? Alex chyba jest... Tu jest Alex, dobrze. My i tak pójdziemy sobie w stronę Robin. Przy okazji jeszcze też zobaczę, czy nie mamy czasem jakiegoś zadanka do zrobienia. O, mamy zadanie. Red Mule dla... O, dla Sandy! Tym razem, okej. Jest też Maru, dzień dobry. A gdzie poszedł Alex? Czy Alex poszedł na górę, czy... Aha, bo on poszedł tutaj dołem. Dobra, spoko. Pewnie wraca do domu. Oczywiście, że tak. Dobra, wszedł. To czekajcie, pójdziemy za nim. Alex. Wait a second, wiem, że this is cool. Okej, mamy z tobą 1-0. Wróć. 1-10. Także nie jest źle. No ale słuchajcie, musimy kurczę... Właśnie problem polega na tym, że mogłem zająć się zbieraniem drewna troszkę wcześniej, czyli najlepiej, wiecie, wiosną. Niestety tego widzę, że nawet nie rozwalę, bo drzewa, słuchajcie, rosną troszkę wolniej zimą i to jest norma. One nie wiem, nawet nie wiem, czy one wyrosną do końca zimy, kurde. Abigail, o, czekajcie, dzień dobry. Czy dostanę coś fajnego? Omnigoda i Cooper Or, może być. Czekaj, żeby się znowu postać zbugowała. Dobra, kawy na razie pić nie będę, bo nie ma najmniejszego sensu. Będziemy musieli to wszystko posprzedawać i poogarniać. Właśnie, zerknijmy sobie jeszcze może do kamieniołomu, czy tutaj mi się coś nie pojawiło. Widzę, że mamy sporo rzeczy, więc raczej na pewno sobie tutaj przyjdziemy. Bo widzę, że troszeczkę tego się więcej tam tutaj ogarnęło. Czy tutaj jakieś fanty będziemy... W ogóle mieliśmy Pam dzisiaj dać ten paylag dla niej, ale oczywiście mi się zapomniało. No dobra, to czekajcie. Na razie jest wszystko całkiem tutaj pięknie, ładnie zrobione. I teraz tak, to zostawiamy. Omnigeodę, Diamonda zostawiamy. Cooper Or też. Ciebie również. Natomiast co sprzedajemy? Sprzedajemy oczywiście standardowo wszystko to, co jest mi niepotrzebne. Jajko to... Ostrygę to właściwie możemy sobie zostawić, ale holy eggplanta to właśnie też mogę sprzedać, bo już mi jest tak na dobrą sprawę, słuchajcie, niepotrzebne w zupełności. I jeszcze teraz tak. Tutaj miałem pozostawiać jeszcze tak. Drewno, którego mamy 375, a potrzebujemy go 500 aż, więc to jest, kurde, naprawdę dużo. To swoją drogą sprzedam. A to zostawię. Przynętę mogę tu zostawić. A szyszki też. Tutaj nasiona też właściwie mogę tu wrzucić. Nautilus Shella również. Zostawmy tutaj jeszcze ostrygę, a do lodówki schowajmy. Właściwie wiecie co? Jeżeli chodzi o mleko, kurczę, to tu mam problem, bo ono mi się już skończyło, więc ja myślę, że możemy je zostawić. Jajek
Mamy tu, mamy 12 jeszcze, ale to myślę, że jak będziemy mieli, wiecie co, zwykłe podstawowe, to je też tutaj zostawię. Tego eggplanta to właściwie też mogę stąd. A, też mogę sprzedać. Dobra, nie jest źle. Musimy, słuchajcie, w następnym odcinku ogarnąć Marni. To tego jestem w 100% pewny, bo... O Jezus, nie tu! Co ja robię? Halo, Wojciech. Tu sprzedajemy. Dobra, na pewno... Czy ja... No i... Kurde, źle zrobiłem, bo sprzedałem te jajka. No dobra, trudno już. Brawo ja. Wiecie co, tak się jeszcze też zastanawiam, ponieważ nie wiem czy... O właśnie, nie wiem czy słyszycie, ale czasem jak gdzieś wchodzimy do jakiejś lokacji, słychać taki dźwięk... Słychać właśnie taki dźwięk, jakby coś gdzieś w wodzie było. I ja nie wiem teraz, tak na dobrą sprawę, czy to jest kwestia tego, że to są właśnie te rzeczy do wyłowienia, czy to są po prostu... Czy to są po prostu te lepsze do ryb. Słyszycie? Mamy coś takiego, więc ja się teraz szybko tutaj przelecę i zobaczę, bo może być tak, że to jest od właśnie tych, właśnie od tego połowu tych surowców. Też może tak być, więc będziemy musieli czekać. Tutaj, co prawda byliśmy tutaj już, tak, ale chcę sobie dokładnie sprawdzić, bo w sumie nie wiem, czy to jest kwestia, że to są ryby, czy jak. Wiem też, że to może być po drugiej stronie, gdzie niestety dostępu nie mam. To zdaję sobie też z tego sprawę, więc... O, patrzcie, widzicie? I jest, czyli teoretycznie chyba na to wychodzi, że jeżeli coś takiego słyszymy, to raczej coś takiego się nam pojawi. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Dajcie mi znać, czy wy też tak zauważyliście, bo z reguły to znowu coś usłyszałem, więc co, znowu się gdzieś pojawiło? Chyba, że totalnie nie z tej strony, ale zobaczymy, czekajcie, bo mamy jeszcze młodą godzinę, jest dopiero 9:20, więc możemy się... 6, teoretycznie tutaj nie słyszałem, więc tu może tego nie być. W każdym razie ciekawa zależność i nie wiem właśnie teraz, czy to jest prawda, czy to mi się tylko tak ubzdurało, czy faktycznie tak jest. No nie wiem, nie wiem. Dobra, jeszcze mamy 2 sekundy. To czekajcie, to jeszcze w takim razie... Wiem, że dzisiaj jest takie latanie, ale chcę to sprawdzić, bo kurczę, sam jestem ciekaw. Teraz pytanie, czy tu usłyszymy? Nie, nie słychać tego. Tam były te od lepszego połowu ryb. Ale dobra, czekajcie, no skoro tego nie było, to chyba raczej... chyba raczej faktycznie tak będzie, jak myślę, że jest. No dobra, ale moi drodzy, my myślę, że powoli wrócimy sobie na farmę, żeby tutaj już, wiecie, nie latać za bardzo i nie ogarniać co i jak. Także mam wielką nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów. Jeszcze zerkniemy w sumie do nietoperzy, co prawda ostatnio od nich tam wzięliśmy trochę rzeczy, ale o, no dobra, nie będę tego nawet podnosił, niech się troszkę tego nazbiera. No, także moi drodzy, jeżeli chodzi o naszą farmę, to idzie to widzę naprawdę całkiem spoko. Jeszcze jest kwestia robienia tych soków i przetworów. Ja będę musiał sprawdzić, co tu jest najbardziej opłacalne, bo w sumie można by pokusić się o robienie przetworów z tych wszystkich, wiecie, rzeczy pokroju, na przykład Snow Jam i tak dalej, bo jeżeli to wyjdzie na to, że to jest droższe, a to trwa z reguły dzień, dwa, czy tam troszkę dłużej, to można by to poprzetwarzać, bo tego jest naprawdę dużo, a Preserve the Jar, no tylko, że właśnie, to potrzeba, wymaga bardzo dużo węgla. Tu jest niestety problem. Dobra, kawa się widzę nam zrobiła, więc mamy już 12 sztuk. Bardzo mnie to cieszy, go też tu wrzucę. No dobra, co prawda dzisiaj może nie ogarnęliśmy tego w 100% co chciałem, czyli wieśniaków, ale przynajmniej sprawdziliśmy sobie, jak wygląda sprawa z tymi robaczkami, znaczy z tymi do połowu wody w wodzie, więc mam wielką nadzieję, że to o to chodzi, ale tak jak mówię, nie dam sobie łapy uciąć, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Także słuchajcie, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to wiecie co, zróbcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, wszystkie linki macie oczywiście wrzucone do opisu, także mam nadzieję, że wbijecie. No i co, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, my słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro, także co, trzymajcie się, cześć i
pa, pa.